Nowodworska TV. Pierwszego lipca w Nowym Dworze Mazowieckim po wielu latach starań została oddana do użytku kryta pływalnia. Rozmawialiśmy z kierownikiem pływalni, panem Maciejem Piórkowskim. Uważam, że to miejsce, z tego co mi wiadomo, od lat było potrzebne. Większość mieszkańców jeździło na pływalnię do Łomianek bądź do Płońska. Nowy Dwór jest dużym miastem, gmina również zajmuje duży teren, jest dużo mieszkańców, którzy chcą korzystać z pływalni. Uważam, że taka pływalnia była potrzebna dla dzieci, dla młodzieży i dla osób starszych. Z pewnością władze miasta nie muszą się obawiać o niską frekwencję na pływalni. W pierwszych dniach, wiadomo, jak zawsze, coś powstaje nowego, coś się otwiera. Dużo osób ciekawych, jak to wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. Dużo osób z niedowierzaniem przychodziło i patrzyło, że ten basen działa. Tak, ten basen działa. Frekwencja jest dosyć wysoka. Przez pierwsze 3 dni, piątek, sobota, niedziela, około 1400 osób skorzystało z naszej pływalni. Uważam, że frekwencja jest wysoka jak na chwilę obecną. Wiadomo, jest okres wakacyjny, w godzinach porannych w tygodniu większość osób korzystających z pływalni to są dzieci. Popołudniami po pracy przychodzą również dorośli. Na chętnych pływania czeka wiele atrakcji, m.in. zjeżdżalnia oraz jacuzzi. Co do samego basenu, co się znajduje na basenie, to jest niecka basen sportowy, 25-metrowy, 6 torów. Jest zjeżdżalnia, jest wanna Whirlpool, zwana również jacuzzi dla 8 osób. Jest również część rekreacyjna, basen rekreacyjny z biszami wodnymi, z wodnymi takimi masażami karku, bąbelkami, więc każdy przychodzący do nas tutaj na pływalni znajdzie coś dla siebie. O opinię na temat nowej pływalni poprosiliśmy jedne z pierwszych użytkowniczek obiektu. Dopiero wyszłaś z basenu, jak ci się podobało? Było bardzo fajnie. A co było najfajniejszego? Zjeżdżalnia. Gdzie jeździłaś na basen wcześniej, zanim powstał ten tutaj? Wcześniej jeździłam na basen do Płońska. A co ci się w tym nowodworskim basenie podoba najbardziej? Zjeżdżalnia. I czy masz zamiar tu przyjść jeszcze raz? Tak. Aby zrelaksować się na basenie, z pewnością musimy czuć się bezpiecznie. Zatrudnieni są oczywiście ratownicy, którzy pełnią służbę tutaj na pływalni. W optymalnych godzinach, czyli w godzinach, które są najbardziej oblegane, że tak powiem, przez klientów, jest to 3 ratowników. W momencie, gdy jest mniej klientów, jest mniejsza obsada ratownicza, wtedy wyłączona jest jakaś atrakcja z użytkowania. To wszystko jest ze względów po prostu bezpieczeństwa osób przybywających tutaj na pływalni. Na pływalni czeka nas wiele atrakcji. A co z cennikiem? Co do cennika, cennik jest na naszej stronie internetowej, jest również na stronie urzędu w załącznikach, ponieważ cennik został zaakceptowany przez Radę Miejską. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z nowej krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim. Czynna jest ona już od godziny 6 rano aż do godziny 22. W okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży uczącej się przewidzialne są duże zniżki. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.